No i mamy kolejny dzień składania jaga. Wczoraj siedziałem kurwa do nocy, wierzcie mi, spałem dzisiaj do 11, ale myślę, że dzisiaj już skończę to składać. Oczywiście po drodze nie obyło się bez jakichś tam małych kutasów, typu te jaguary miały taką fabryczną jakby wadę, kratki nawiewu, takie listy pod szybą. One lubiły pękać, wypadały tam z tego swojego gniazda. No ja też miałem popękane, połamane, oczywiście ładnie pokleiłem. I kurwa, to jest locha wielka, ja jebę. Na milimetry, kurwa. Polakierowałem, ale nie chcę to tam za bardzo siedzieć. No i przy montażu mi się z powrotem jedna z tych listewek złamała, więc muszę to przejść nad tym porządnie. Widziałem patent, gdzie gość robił w swoim jaguarze, to naprawiał, że zamontował na tej listwie i na desce z tyłu magnesy neodymowe i to wtedy fajnie się działo. Więc myślę, tak to rozkminię. W jaguarze, w jaguarze miałem też jakieś poddusz, gąbki. To były gąbki i te gąbki były wpasowane w deskę rozdzielczą. Tylko nie umiem ich teraz przypasować. Kurwa, nie pamiętam, gdzie one były. Wiem, że wyciągałem je, ale, bo, ale nie mam też żadnych poradników nigdzie na internecie. Nigdzie o żadnych gąbkach wzmianki w Tiktajpie nie znalazłem. A są one tak podocinane, jakby to było na profesjonalnej maszynie pod jakąś tam część, nie? Czyli dosuwacie, a między to dajecie jakąś gąbkę, żeby coś tam nie latało, nie wiem. Może ktoś sobie to dołożył, natomiast no, wygląda to naprawdę po tej części z deski podocinane, więc muszę jeszcze tam siąść dokładnie. Dzisiaj mi zostało zamocować kierownicę całą, z sprzętem, spinki wykładziny, schowek, mocowania pasów przód, tył. Szelki, jakby pasmy szelki, takie coś przez szelki, co szelki przechodzą. I fotele. Boczków chyba dzisiaj nie zdążę, chyba że też będę siedział do nocy. Poza tym boczków jeszcze nie chcę zakładać, bo chcę je wygłuszyć, tak? Nie mam jeszcze tej folii całej. Natomiast mógłbym sobie już dzisiaj pokleić niektóre mocowania spinek w tych boczkach. Wiecie, jak to jest? To są auta stare i czasami te właśnie mocowania pękają, są liche, więc trzeba by to było ogarnąć. No jak jest rozebrane, to trzeba by rozpadało się. No a tak to spoko. Tak to spoko. Oczywiście przy montażu też gdzieniegdzie coś zarysowałem. Ale to takie miejsca, że wiecie, są pod uszczelką. Mimo to je gdzieś tam zaprawką zrobię. Od sufika siedzi ładnie, zobaczycie. I chciałbym jeszcze spolerować dzisiaj te panele deski rozdzielczej. Ale zobaczymy, czy nie starczy czasu, bo jest godzina 14, ja dopiero z domu wychodzę, o 11 wstałem. Tragedia. No ale zrobić to muszę. Muszę to zrobić, bo czeka mnie jeszcze przygotowywanie zderzaków pod lakierowanie, czyli najpierw tą maszynką polna, czy to zeszlifować, kurwa, dać tam jedno miejsce do klejenia do zderzaku, no i potem dodać do lakierowania te progi, więc jeszcze się trochę zejdzie, no ale ja bym już swoją robotę przynajmniej chciał mieć skończoną. No i te lampy rozkleić. Bo mojej roboty jest w sumie tyle, reszta to już inni. No i myślę, do miesiąca go wystawię na sprzedaż. No. W sumie nie zostało z nim dużo roboty tak naprawdę. W ogóle nie było z nim dużo roboty. Większość to były takie pielęgnacje, kosmetyka, czy ewentualnie upiększanie, oczywiście według mojego gustu. I go wystawimy. Nie będę żadnej jakiejś chorej sumy żądał. Chociaż mając udokumentowane wszystko, czy robienie progów, czy tam te kurwa ABS, jak wygląda spód samochodu pod wykładziną, pod wszystkim,
ile zostało włożone pracy, to mógłbym żądać jakiejś chorej ceny. Bo naprawdę, ja widziałem te roczniki po 25 koła. Ale myślę, że zacznę spokojnie od 20 tysięcy. No przede wszystkim mechanicznie jest bardzo sprawny. No i to jest manual tam. Jednak jest mniejszy problem z tą skrzynią, jeżeli chodzi o dostępność części, o naprawę, bo tutaj przynajmniej na Śląsku mało kto tę skrzynię chce robić. Kurwa, ale jestem nieprzytomny. Dobra, jadę po dwuskładnikowy, żeby tam te mocowania porobić. See you in the warsztat, karwa mać. Karwa twarz, karwa twarz. Tu zobaczcie, jaki profesjonalny uchwyt do kamerowania. I z tego dzisiaj będzie vlog kręcony. Znowu przerwa w vlogach, we vlogach. Ale kurwa, nagrywałem. Tylko widzicie, co rano coś do was nagrałem. Potem jak już zaczynałem robić, to miałem tak niespójne materiały, że to była kurwa tragedia. Ale przy okazji opowiem skrótce, streszczę mniej więcej, co się działo. Bo na przykład próbę lakieru tego do wnętrza, próba powiedzmy taka, chyba ten Land Rover to jest kubyła, nie? Kurwa, tyle! Masakra! Cicho! Ja widzę w lusterku, nie musisz mi pipkać wszędzie! No i okazało się, że ten klar przy takich mocniejszych uderzeniach, zdrapaniach, on sobie potrafi się zedrzeć, nie? No i nie podoba mi się, ogólnie mi się ten klar nie podobał od początku. Namieszał mi lakiernik, już taki hiper utwardzalny, i jego jak położyłem, to się zrobiło takie szkło twarde, taka warstwa się zrobiła, takie naprawdę jest różnica. I te elementy idą do środka. Powiem, że wyciągałem. Nie pytajcie, na przykład słoneczka polakierowane tamtym powycierały się w miejscach tych no, ruchomych, a te już są naprawdę takie twardawe, nic się z tym nie dzieje. No i auto jest w sumie gotowe z mojej strony. Potem na kompa jeszcze do takiego jaguarowskiego, nie wiem jak one się nazywają, i będziemy patrzeć, czy aby na pewno z tym ABS-em wszystko się już dopięło, czy może tą koronkę trzeba robić, czy... No i czekamy na progi i będę przygotowywał zderzaki, więc w sumie nie wszystko z mojej strony. No. Tymczasem dzisiaj odcinek z Range'a, ale u Bartka na kanale, a u mnie sekcja. Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, co mi się będzie chciało się nagrywać, bo jestem tak zajechany po tym tygodniu, że masakra. Słuchajcie, może żeby cokolwiek wrzucić do was, bo i tak mi się nie chce się nagrywać, bo mam jeszcze dużo roboty w domu. Pokażę wam, co do tej pory zrobiliśmy, jak ten lakier wyszedł. I myślę, w poniedziałek się już widzimy na takim normalnym odcinku, bo nie będzie ciśnień. Także do środka. Boczków jeszcze nie zakładałem, bo czekam cały czas na te maty wygłuszające. To mamy jedną rzecz. No to jak już wam chcę pokazać pod sufitkę, to najpierw może pokażę czas, kiedy była robiona i jak była robiona. Klamereczki na krawędziach i było ok. Także to sobie zobaczcie i za chwilkę ogramy tapicerkę i fotel. Jeszcze tak sobie rzucimy okiem z tyłu pod sufitka. To jest wszystko podklejane, te klameczki będę ściągał, robił w tym klarze takim drugim, porządnym. Oczywiście zamocować te słoneczniki. Tutaj też to w miarę fajnie na wszystko siedzi. Gdzie niegdzie jakieś pomarszczenia wyszły, jak na przykład tutaj. No ale już no, nie udało mi się tego inaczej zrobić. No kurwa, światła mamy mało, wybaczcie, ale tak operuję. Całkiem to wyszło. No zabawy jest trochę. Jeszcze przede mną jest, ale myślę, że warto. Ważne, że żadna śrubka nie została, żadne wtyczki luzem nie wiszą i powinno być lala. Jeszcze będę musiał wyciągnąć schowek i schowek przelakierować też tym takim porządnym klarem, bo to jest element, który jest najbardziej narażony na to. Reszta jest ok, resztę sprawdzałem, jest w porządku. No i ten ręczny. Dobra, wykładzina siadła, fotele jeszcze nie są na maksa dokręcone. To wszystko jeszcze będę musiał poodkurzać, bo znowu się nasyfiło. Także tak wyglądają fotele.
A z przodu mamy wyciągniętą tę listwę, no bo trzeba ją też polakierować tym mocnym klarem, żeby nie było jaj. Ten jeden element, czyli ten ręczny, nie umiem tego ściągnąć naprawdę. Muszę się zastanowić, co z tym zrobić i znaleźć obudowę lusterka z góry. Jakście widzieli. No i wnętrze. Spróbuję się odsunąć. Ciężki temat to tak nagrać, mam powiem szczerze. Zwłaszcza, że to za dużo światła nie mam. No nic, może spróbuję ultra szerokokątny. O, teraz. Ciemno tu mam. Nic, musicie się wstrzymać. I będzie wszystko na zewnątrz pokazane, to będzie lepiej, kiedy będzie po lakierze. Również ten klar okazał się za mało trwały. Przy wkładaniu elementów normalnie schodził. Więc tu jest już taki pro klar utwardzalny, założony, który będę, daję temu 2 dni i po 2 dniach będę to dopiero polerował. To jest już wczorajsze. Czy na przykład panele radia. Wszystko to jeszcze do polerki pójdzie. Ale to już jest naprawdę taka gruba, fajna powłoka, która nie powinna odpadać. Czy listwy, czy chromy. No i tu są te progowe. Jedną zrobiłem na próbę. Dzisiaj ją w sumie drapaliśmy i jest spoko. Aczkolwiek jeszcze dzisiaj i tak to pewnie będzie miękkie. No i te słoneczka pieprzone. One w tych miejscach tu puszczały. Teraz to jest grube, twarde i powinno trzymać. Tymczasem zaraz po lakierowaniu elementy wyglądały tak. Więc początkiem tygodnia dolakierować resztę elementów, powkładać już do środka na gotowo, żeby już wnętrze było na gotowo. Mieszek też już mam cały i z biegów, i z ręcznego. No i biorę się za przygotowywanie zderzaków do lakierowania. Bolek przyjdzie w środę z komputerem, popatrzymy jeszcze, co z tym czujnikiem prędkości jest. Wróci z lakierowania progi i progi może w tym czasie. No i myślę, do miesiąca już będzie gotowy. I wtedy decyzja, czy sprzedaż, czy zostaje u mnie.